Witam w kolejnym odcinku newsowym, a już dzisiaj trzech Spider-Manów ponownie w jednym filmie i kolejny spin-off Breaking Bada. 28 lat później film Until Dawn, problemy szybkich i wściekłych i nowe The Office, to i wiele więcej już dzisiaj. Od jakiegoś czasu mówi się co nieco o nadchodzącym filmie Minecraft, który gdzieś tam w tle ma być produkowany. Mamy tam zobaczyć Jasona Momoę oraz Jacka Blacka, który wcieli się w Steve'a, więc nie jest to jakiś niskobudżetowy projekt. A teraz dodatkowo dowiedzieliśmy się też, że u ich boku wystąpi Jennifer Coolidge. Z kolei reżyser filmu stwierdził w wywiadzie, że studio robi wszystko, żeby uniknąć sytuacji, jaka wyniknęła w momencie publikacji pierwszego trailera do Sonica. Chce on uczyć się na cudzych błędach i nie zaserwować nam takiego samego szoku. Jak wyjdzie, przekonamy się prawdopodobnie w 2025 roku. Negatywne opinie to natomiast paliwo napędowe dla twórców horroru z Kubusiem Puchatkiem z zeszłego roku. Zebrał on solidne 2,5 na 10 na Filmwebie, jednak to nie powstrzymało ekipy stojącej za produkcją, aby zabrać się za kolejne. Nowy film trzymający się tej samej koncepcji będzie nosić tytuł Pinocchio Unstrung. Oprócz tego zaplanowana jest też kontynuacja Puchatka, horror z Bambi i Piotrusiem Panem. No cóż, wychodzi na to, że dostaniemy tutaj naraz ciekawe uniwersum, którego chyba nikt nie potrzebował. Albo inaczej, potrzebował, bo koncept na papierze jest naprawdę fajny i ciekawy, ale realizacja już niekoniecznie. Niektóre gry są zrealizowane w taki sposób, że nie potrzebują już kinowych czy też serialowych adaptacji, bo same je zastępują. Tak samo jest na przykład z Until Dawn, które jednak mimo tego otrzyma aktorską realizację. Scenarzystami będą Gary Dauberman, odpowiedzialny za Zakonnicę, i Blair Butler, który ma na swoim koncie Zaproszenie. Dziwny pozostaje natomiast aspekt obsady, bo już w samej grze zobaczyliśmy kilka znanych twarzy, jak chociażby Rami Malek. Także no dziwnie byłoby zobaczyć kogoś innego w tej roli, no chyba że film postawi na zupełnie inną grupę osób, która również trafi do mrocznego domku w górach. A skoro jesteśmy przy grach, to warto też wspomnieć o nadchodzącym drugim sezonie serialu Halo. Dostaliśmy właśnie pierwszy plakat i trailer produkcji powstającej dla Paramount+. Premiera zaplanowana jest na 8 lutego, więc więcej o niej opowiem wam w odcinku premierowym na luty. A jeżeli nie graliście nigdy wcześniej w gry Halo, na bazie których albo z których nieco czerpie serial, to możecie nadrobić zaległości, korzystając z promocyjnych cen na stronie eneba.com. Znajdziecie tam całą masę tytułów takich jak Halo Infinite, The Last of Us, Prince of Persia The Lost Crown, które dopiero co miało swoją premierę, serię Assassin's Creed, twierdzę, czy chociażby Mario. Bo tak, gry na eneba.com dostępne są zarówno na Steamie, jak i na konsolach. Oprócz tego znajdują się tam także karty podarunkowe do przeróżnych gier na różnych sprzętach, co jest przydatną opcją na przykład do kupienia w ramach prezentu. Na pewno znajdziecie tam coś dla siebie, także zachęcam do sprawdzania linku w opisie pod spodem. Dostaliśmy też zapowiedź teasowanego od dłuższego czasu serialowego spin-offu Gentlemanów z tytułem Gentlemani. Mowa tutaj o filmie z 2019 roku, za którym stoi Guy Ritchie, który również stanie za kamerą serialu, co powinno pozytywnie nastawić nas do premiery. A ta z kolei zaplanowana jest na marzec na Netflixie. Produkcja skupi się na Eddiem Hornimanie, który odziedziczył po ojcu rozległą posiadłość, pod którą z czasem odkrywa nowe imperium znanego z filmu Mikeya Pearsona. Koncept ciekawy, trailer dynamiczny i fajny, także ja czekam. A, no i w obsadzie zobaczymy też Giancarlo Esposito, co jest jak zawsze bardzo miłym dodatkiem. Co ciekawe, aktor stwierdził ostatnio, że według niego Gustavo Fring, znany z Breaking Bad, powinien otrzymać swój własny spin-off. I tak jak nie jestem fanem żerowania na danej marce i produkcji nieskończonej ilości filmów i seriali na jej bazie, tak uważam, że
że ten pomysł jest godny realizacji. Szczególnie po tak ogromnym sukcesie Better Call Saul, który swoją drogą jest chyba największym pechowcem, jeżeli chodzi o tegoroczne nagrody Emmy. Bo nominowany był w całej masie kategorii, a nie wygrał ani jednej z nich, co jest rekordowym osiągnięciem w tej dziedzinie. Tak czy inaczej, mimo tego, że twórca obu seriali ze świata Breaking Bad obecnie skupia się na innym projekcie, to liczę na to, że weźmie pod uwagę także serial Gustavo. Mieliśmy już 28 dni później, 28 tygodni później, a teraz przyszła pora na 28 lat później. Gdzie podziały się miesiące? Tego nie wie nikt, zapewne za długo zwlekano z kontynuacją. Tak czy siak, będzie to właśnie kontynuacja serii rozpoczętej w 2002 roku i jednocześnie, w razie jej sukcesu, początek nowej trylogii. Nic więcej na ten temat nie wiemy, poza tym, że powróci tutaj duo twórców dwóch poprzednich części. No a co z Cillianem Murphym? Biorąc pod uwagę jego obecny status i rozpoznawalność w Hollywood, obsadzenie go ponownie w roli głównej byłoby strzałem w dziesiątkę, ale czy do tego dojdzie, tego póki co nie wiadomo. Dwie popularne filmowe serie czekają małe finansowe zawirowania. Pierwszą z nich jest Mission Impossible, gdzie to ostatnia część nie sprostała założeniom finansowym i mimo wszystko okazała się finansową klapą. A fakt, że była to pierwsza z dwóch połączonych ze sobą części, sprawia, że zachowując ten sam tytuł, tą drugą może spotkać podobny los. Tak też, aby zawczasu nie robić sobie problemów, studio pozbyło się frazy Dead Reckoning i na dany moment jest to po prostu Mission Impossible 8. Nie zmieni to jednak fabuły filmu, który będzie kontynuacją urwanych wydarzeń z poprzednich części. Sama premiera natomiast została przesunięta na 23 maja 2025 roku. Drugą serią są Szybcy i Wściekli, którzy doczekali się obcięcia budżetu o jakąś połowę. Najnowsza część kosztowała studio 340 milionów dolarów i zarobiła na całym świecie 714 milionów. Co jest jedynie połową tego, co zarobiła część siódma i mniejszym zarobkiem od box office'u spin-offu Hobbs & Shaw, co jest jasnym sygnałem, że coś tutaj poszło nie tak. Tak też w przypadku finałowej odsłony serii, która powinna być w teorii największa, doczekamy się obniżenia budżetu poniżej 200 milionów i sprowadzenia fabuły do korzeni. Fabuła ma się skupić na jednym skoku lub wyścigu, tak jak miało to miejsce w pierwszych częściach. I niby fajnie, ale szkoda, że jest to spowodowane tylko i wyłącznie budżetem, a nie chęciami twórców. Sporo się ostatnio mówiło o The Office, powstała wersja polska, nadchodzi wersja australijska i straszono nas nawet rebootem oryginalnej serii z nową obsadą. Z czasem temat się jednak wyklarował i wiemy już, że mowa tutaj o spin-offie zawieszonym w tym samym świecie, co znane nam już biuro. Nowa produkcja ma się skupić na nowych bohaterach, nowym biurze w nowej branży, a za kamerą ponownie ma stanąć Greg Daniels, twórca amerykańskiej wersji The Office. Niestety, póki co pomysł ten nie ma jeszcze określonej premiery czy też chętnego serwisu streamingowego, więc nie wiadomo, czy dojdzie w ogóle do jego realizacji. Ale mając na pokładzie twórcę oryginału, chętnego do działania i serię The Office, której prawa do dystrybucji zostały sprzedane serwisowi Peacock za $500 milionów, myślę, że w końcu ktoś się znajdzie. I ja sam chętnie bym coś takiego obejrzał, bo już naprawdę dawno nie dostaliśmy żadnego nowego mockumentary. Pamiętacie może emocje związane z pokazaniem nam trzech Spider-Manów na ekranie w 2021 roku? Tak, to już 3 lata, wiem, straszne. Tak czy inaczej, było to idealne zagranie studia, które najwyraźniej chcą powtórzyć. Problem w tym, że nadal mówimy o filmie Madame Web, który już teraz wydaje się skazany na niezbyt duży sukces. W Spider-Manie byliśmy zaskoczeni takim obrotem spraw, w tym przypadku jednak Sony Pictures postanowiło już teraz zaprezentować nam zdjęcie trzech Spider-Woman. No i to chyba tyle. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o zdjęciu, trailerze i czy czekacie na tę premierę w kinach.